gods of Britannia. I am Rome. And where I walk is Rome. Cześć, tu Wojtek z To Wszystko Wina Żurawi, a dzisiaj kolejna część cyklu Co tam słychać poza Rokuganem? Jodotai. Jodotai to ekspansjonistyczne imperium, które niedawno dotarło aż do Medite El Salam. Ich zainteresowanie i ewentualne intencje wobec Rokuganu pozostają obecnie nieznane. Jednak w późnych latach XII wieku zaczynało przygotować się do inwazji na Szmaragdowe Cesarstwo. I tutaj dopisek naszego tłumacza. Dlatego Trip powinien grać Takotsubo w kolejnej kampanii. Więc odpowiem mu, tej wojnie ludzi bez honoru nie potrzeba. Wygląd. Jodotai są niskimi, krępymi ludźmi, o oliwkowej cerze, ciemnych, kręconych lub prostych włosach. Ich brody są raczej rzadkie, więc preferowali golić się na gładko. Cywile Jodotai ubierają się w togi, bawełniane dla mieszczan i jedwabne dla lepiej urodzonych. Większość na nogach nosi sandały. Są ludem dbającym o higienę i czystość, regularnie odwiedzając publiczne łaźnie, obecne w każdym mieście. Ich jadłospis składa się głównie z czerwonego mięsa, zaś wybranym trunkiem jest wino. Kultura. Jodotai jest starożytnym i potężnym imperium, ulokowanym na zachód od Rokuganu, poza bezmiarem oceanu, serce Jakobo. Są dumnym ludem, uformowanym przez ekspansję i podboje. Ich cywilizacja zbiera w sobie najlepsze, co miały do zaoferowania, niezliczone podbite przez nich ludy, stanowiące teraz jedność z imperium. Jodotai włada imperator, któremu doradza senat, składający się z wybranych przedstawicieli każdej prowincji w imperium. Choć siły zbrojne imperium stanowią znakomitą potęgę, to prawdziwą siłą Jodotai jest ich zdolność do przekonywania podbitych ludów do zaakceptowania ich sprawiedliwych rządów i technologicznej przewagi. Stolicą imperium jest Octavion. Zdobywcy. Imperium Jodotai jest rozległym i potężnym narodem, opierającym swój światopogląd na przekonaniu, że są boskimi wybrańcami przeznaczonymi do władania całym światem. Przez ostatnie 1000 lat wolno, lecz konsekwentnie posuwali się w stronę Rokuganu. Spotkali setki kultur na swej drodze i podbili je wszystkie. Jodotai są sprawiedliwi i miłosierni w swych rządach, jednak wymagają od poddanych absolutnego oddania. Wszyscy muszą pokłonić się imperium lub umrzeć. Jodotai posuwają się wolno, zdobywając nowe lądy. Najpierw wysyłają najemników, zwiadowców i szpiegów w celu rozpoznania. W przeciągu kolejnych lat najemnicy zdobywają zaufanie ludności i poznają jej sekrety. Kiedy w pełni poznają wszystkie słabości, wysyłają raporty do głównej armii imperium. Jedynie nieliczni mogą choćby myśleć o stawieniu czoła najazdom Jodotai, kiedy ci poznali już wszystkie tajemnice. Żołnierze Jodotai byli szkoleni, by walczyć defensywnie. Rozważnie wybierać, kiedy nacierać, w celu oszczędzenia siły w walce z wieloma przeciwnikami. Centurioni niejednokrotnie zwyciężali znacznie przewyższające siły. Zapewne chodziło o centurię. Strategia obrony polega na przetrzebieniu wrogów, najpierw ostrzałem łuczników, następnie plubatami, a w końcu dzidami i pilą, zanim przeciwnik w ogóle dotrze do ich pierwszej linii. Asymilacja. Kiedy Jodotai podbijają nowy naród, jego ludność musiała porzucić swoich bogów i przyjąć wiarę w panteon i identyfikować się jako Jodotai. Choć używanie czystej mowy nie było zakazywane, to wszyscy mieszkańcy podbitych ziem musieli się nauczyć języka Jodotai. Uczeni imperium wspierali wieczny pokój, akceptując niemalże wszystko poza obcą religią. Społeczeństwo militarystyczne. Jodotai są znani ze swojej organizacji wojskowej i metod transportowania licznych legionów ze specjalistycznymi oddziałami, od lekkiej piechoty zwiadowczej po ciężko opancerzoną kawalerię. Wszystko opiera się o wiedzę zdobytą na setkach podobnych kultur. Podobnie jak Rokugańczycy, Jodotai czcili etos wojownika i własnych przodków. Mawia się, że najwięksi z wojowników pojawiają się czasem na polu bitwy,
by stanąć ramię w ramię ze swoimi potomkami. Najpowszechniejszym oddziałem Jodotai byli legioniści. Szlachectwo i wojna. Intrygi rzadko kończyły się rozlewem krwi, chyba że szlachetni byli na tyle głupi, by próbować puczu. Nigdy się to nie udawało, a cała rodzina była na zawsze pozbawiona szlachectwa za swą arogancję. Żołnierze Jodotai ścierali się jedynie z obcymi. Walczyli wewnątrz własnego kraju jedynie, jeśli ktoś z nowo przyłączonych narodów się buntował. Jodotai nie dawali im drugiej szansy. Niszczyli do ostatka wszelkie ślady rebelii. Społeczeństwo cywilne. System kastowy Jodotai nie był nadmiernie sztywny. Szlachta przyjmowała rolę wojskowych i polityków, służąc jako generałowie, porucznicy i dowódcy dowolnej armii. Pod nimi byli żołnierze niżej urodzeni, a na końcu kupcy, farmerzy i sprzedawcy. Niewolnictwo nie zostało zupełnie zapomniane, jednak zwykle służba taka wiązała się z zapłatą. Wszyscy, którzy służyli w armii, traktowani byli jak dobrze urodzeni, co zapewniało równość w ideologii społecznej Jodotai. Społeczeństwo tylnej straży. Jodotai podkreślało karierę wojskową jako metodę osiągnięcia statusu, więc możni przyłaczali się do krucjat, walcząc w pierwszej linii. Tylna straż składała się z tych, którzy nie byli wojownikami lub byli za starzy na czynną służbę, stając się funkcyjnymi imperium. Jednym z największych obowiązków była rozbudowa i dbanie o drogi, które były podstawą siły i mobilności wojsk. Religia i wierzenia. Początek świata. Na początku świat był ciemnym i mrocznym miejscem. Nie istniało nic poza niebem i chmurami potencjału, które dryfowały pod błogosławionym miejscem. Z chmur powstała bogini Gaja, Matka Ziemia, ta, która trwa. Gaja czuła się samotna w pustce, więc używając swojej magii stworzyła Kaleusa, nieboskłon, aby dotrzymał jej towarzystwa. Kaleus i Gaja kochali się i razem założyli rodzinę bogów i bogi, aby żyli w niebie. Ona stworzyła drzewa, wzgórza, trawę, zwierzynę leśną i człowieka, cud jej kreacji. Kaleus godził się na jej kaprysy i stworzył chmury, wiatr i deszcz, by ją zadowolić. Gaja śmiała się w wyczystej radości, a jej głos niósł się echem. Dźwięk sam w sobie był magiczny i stworzył prawdy tego świata, lojalność, sprawiedliwość, miłość i wojnę. Ziemia i niebo stworzyli dziesiątki synów i córek. Ich imiona pozostają nieznane, a ich odkrywanie jest dla Jodotai zakazano. Dziewiąte dziecko chciało więcej niż posiadało i postanowiło zdetronizować Kaleusa jako władcy nieba i ziemi. Zmanipulowało swojego najstarszego brata i trenował go przez lata, by przygotować do konfrontacji. W końcu najstarszy podniósł miecz przeciwko ojcu, wyzywając go na śmiertelny pojedynek. Jednakże Kaleus pokonał swego najstarszego syna, kończąc powstanie. Upadek boskości. Kaleus stworzył dziurę w niebie, kiedy uderzył pięścią w pokrywę nieboskłonu. Postanowił nie ryzykować kolejnej rebelii. Wyrzucił wszystkie swoje dzieci do dziury, jedno po drugim. Ich nieśmiertelność została poważnie naruszona. Spadły z nieba i większość nie przeżyła upadku. Choć bogowie mogli umrzeć, nie pozostawili Jodotai bez przewodnictwa. Morze. Jodotai nienawidzili morza, oceanu i każdego innego dużego zbiornika wodnego od czasu ich porażki w bitwie, która nie może zostać zapomniana, kiedy tsunami zabiło ich założyciela i większość jego armii. Od tego czasu Jodotai zdecydowali prowadzić swoje podboje jedynie z bezpiecznego lądu, unikając gniewu potężnego i bezlitosnego morza. Jodotai rozbrajają wszystkie siły morskie, jakie posiada podległy im naród. Choć spowalnia to tempo podbojów, cierpliwość nigdy nie była dla nich problemem. Dodatkowo Jodotai wierzą, że dusze zabrane przez morze wciągane są do piekielnego świata pod wodami i nigdy nie jest już uwolniona, by dołączyć do przodków. Magia. Jodotai nie używają magii. Zamiast tego na polach bitwy walczyły po ich stronie duchy poległych, dowodzone przez ducha podboju, boga wojny.
Jeśli pojawiał się w cielesnej formie, walczył w pierwszej linii, zabijając wrogów. Jeśli w formie duchowej, blokował efekty wrogich czarów. Objawiał się jedynie, jeżeli ich potomkowie wierzyli w życie duchowe, a ich cielesne formy były uzależnione od wiary i honoru żołnierzy Jodotai. Pojawienie się duchów nie dało się kontrolować. Bywało, że pojawiały się w formie, która nie była przydatna w danej bitwie, ryzykując przegraną. Czasami, gdy wrogie zaklęcia były zbyt potężne, przodkowie Jodotai nie mogli chronić żołnierzy. Wczesna historia. Hanif był szczepem, które zamieszkiwało małe osiedle, polegające na sobie w codziennej walce o przetrwanie. W tamtych wczesnych dniach nie wiedzieli jeszcze nic o bogach. W roku 45 światło pojawiło się na wzgórzu, w środku ziemi Hanif. Mądry starzec zbliżył się, jak wydawało się, do ducha przypominającego wielkiego wojownika. Był to podbój, duchy jednego z martwych synów, Kaleusa i Gai. Rozmawiali przez 3 dni i 3 noce, a kiedy skończyli, starzec opowiedział swoim ludziom o tym, jak dzieci bogów zostały zrzucone z niebios. Przybycie podboju, boga wojny, było początkiem eksponencjalistycznego imperium Jodotai, które stać się miało heroldem bogów i uświęconym zdobywcą całego kontynentu. Starzec zmarł tuż po przekazaniu opowieści. Jego syn Octavius wyszedł naprzód i oznajmił, że jest przywódcą Jodotai. Ci, którzy go nie zaakceptowali, opuścili tamte ziemię i pozostali przy szczepowej nazwie. Widzieli, że nie będą w stanie przemówić Jodotai do rozsądku, dlatego udali się do miejsca zwanego Płonącymi Piaskami. Pierwsza krucjata. W czasie pierwszej wielkiej krucjaty Jodotai, dowodzeni przez wodza Octaviusa, podbili wiele ludów. Pierwszą porażkę napotkali dopiero atakując królestwo Radi na północnym wybrzeżu podczas bitwy, która nie może zostać zapomniana, w roku 102, gdzie razem z flotą poległ ich założyciel. Prawa Mariusa. Mariusz, pierwszy imperator Jodotai, pozostawił jako swoją spuściznę system praw znany jako prawa Mariusa. Zamiast kolejnych dekad ekspansji rozwijał podwaliny pod to, co stanowić będzie główną siłę Jodotai w kolejnych wiekach. System, który precyzyjnie określa, co należy czynić po każdym podboju i przyłączeniu nowych narodów do imperium. Ustanowił również, że każdy kolejny przywódca Jodotai obejmujący władzę musi podjąć decyzję, czy będzie prowadził wielką krucjatę i nazwie się wodzem, czy zakończy krucjatę, stając się imperatorem i powróci do stolicy, by rządzić w pokoju. Radia zdobyta. W roku 180 imperator Quintus wznowił inwazję na królestwo Radii i podbił je siłą i przekupstwem. Wtedy też Jodotai odkryli, że jeżeli dowodzi nimi odważny przywództwa, ich przodkowie przybywają, by walczyć z nimi ramię w ramię. Druga wielka krucjata. W roku 200 Quintus przybrał tytuł wodza Jodotai, rozpoczynając drugą wielką krucjatę. Armie ruszyły przeciwko cywilizacjom typowanym przez zwiadowców. Przez kolejne stulecia imperator nie powrócił do ojczyzny, prowadząc swoje wojska. Anektował naród za narodem, łącząc je w kulturze i religii Jodotai. Wiele królestw zostało podbitych, a ich nazwy przepadły na łamach historii. XII wiek. W roku 1100 królestwo Shell, znajdujące się setki kilometrów na zachód od Płonących Piasków, zostało odnalezione i zaanektowane przez Jodotai po rebelii mnożnych zaangażowanych przez wodza Pirona. Król został zdetronizowany. Jako że Shele byli odległymi potomkami plemienia Hanif, ani kropla krwi kuzynów nie została przelana. Jodotai na Płonących Piaskach. Niedługo po utworzeniu nowego imperium zza zachodnich gór wyruszyła grupa zwiadowców Jodotai. Pokaźna armia jak na standardy rokugańskie. Byli wodzeni w kółko po Płonących Piaskach, podążając śladami Jina, który przewidywał, że najeźdźcy w końcu padną, prowadząc ich po własnych śladach. Przywódca Rashari, żyjące wspomnienie, wysłał Szalagę,
aby zaprowadził ich do cygańskiej jaskini. Ta uratowała ich przed śmiercią na piaskach. Yoda Tai poszukiwali czegoś, co dawno utracili. I pomimo ogromnego wysiłku ludów bezdymnego ognia i dżina, ekspansja Yoda Tai dotarła w końcu do klejnotu pustyni. Wódz Aurelian zdecydował się osobiście zbadać miasto, jedynie ze swoją gwardią przyboczną i dowódcami armii. Przymierze Erby. Moto Tak-Han. Kiyoshi stworzył potężną hordę. Zamierzał najechać Medinat el-Salam, aby zakończyć rządy nieśmiertelnego kalify i jego sprzymierzeńców z Serpent. Wkrótce jego siły zostały wsparte przez Yoda Tai oraz Ra-Sheri. Do hordy, zwanej również Przymierzem Erby, przyłączyły się również grupy wielu niewolników Senpen, żonnych zemsty oraz plemię Hanif i rokugański klan Skorpiona. W roku 1132 przymierze obległo i przełamało umocnienia miasta. Jednak nie zdobyło go. Mieszkańcy sami uwolnili się spod terroru kalify. Był to drugi przypadek przegranej Yoda Tai w polu bitwy. Yoda Tai założyli kolonię na północ od Medite el-Salam, gdzie spędzili sporo czasu studiując obce ziemie, na których się znaleźli, oraz sporo sposoby na wydostanie się z nich. Inwazja Yoda Tai. Imperium Yoda Tai zmiażdżyło Senpan podczas długiej i krwawej inwazji na ich ziemię, 20-letniej wojny trwającej między 1140 a 1160 rokiem. Senpan zostało wchłonięte przez Imperium. Yoda Tai zakazało wiary w 10 tysięcy bóstw, a wszelkie powstania zmiażdżono w zarodku. Około połowie elitarnych jednostek Senpen udało się ukryć i prowadzić walki podjazdowe przeciwko Yoda Tai. W Medite el-Salam przywódca Senpen wraz z tymi, którym udało się przeżyć, knuli przeciwko najeźdźcy, ukrywając się pomiędzy uchodźcami, koleberantami z czasów nieśmiertelnej kalify. Wódz Aurelian zmarł krótko po zwycięstwie, a jego syn, Decimus, został nowym przywódcą Yoda Tai. Postanowił jednak odrzucić tytuł zarówno imperatora, jak i wodza, więc wciąż nie zostało potwierdzone, czy rozbicie klejnotu oznaczało koniec drugiej wielkiej krucjaty, czy też Yoda Tai pozostaną na wiecznie wojennej ścieżce. W tym okresie Yoda Tai zaczęli praktykować niewolnictwo, sprzedając na targach klejnotu rewolucjonistów Senpet. Yoda Tai a Rokugan. W roku 1160 Pyrrhus dotarł do Rokuganu, poszukując proroka. Po jego odejściu jego honorowa gwardia pozostała przy murze Khol pod rozkazami klanu Jednorożca. W roku 1198 jednorożce patrolujące ścieżkę Kinrin zostały nagle zaatakowane przez duże zorganizowane siły i nie miały wyboru, tylko wycofać się do alternatywnej trasy przemarszu. Starszy Sansei Szkoły Wojennej Akodo rozpoznał w tych atakach poszlaki strategii stosowanej przez Yoda Tai. Tego samego roku zagubiony oddział zwiadowców Yoda Tai napotkał siły klanu Lwa na pustych równinach. Lew był pierwszym wielkim klanem, któremu Imperium Yoda Tai zaoferowało przymierze wasalne, na mocy którego lew miałby zostać wyniesiony ponad inne klany i otrzymać zwierzchnictwo nad Rokuganem, kiedy zostanie zdobyty. W roku 1999 obecność sił Yoda Tai u granic Rokuganu zbiegła się z inwazją upiornych męczenników w świecie duchów z bogiem podboju na czele. Atakiem na Rokugan przewodził Legulus, który nie działał z przyzwolenia Senatu ani woli swoich byłych panów. Legulus został omamiony i zniewolony przez kult niszczycielki, wyznawców Kalima. Śmierć jego nowej pani rozświeczyła go i zażądał zemsty i życia czempionów klanów Rokuganu. Jednak poległ w bitwie przeciwko połączonym siłom lwa i jednorożca. Niezauważeni zwiadowcy Yoda Tai zebrali informacje o taktyce wielkich klanów i powrócili do swojej stolicy, żeby złożyć raport. I to tyle w tym odcinku, co Trip nam przetłumaczył, a ja przeczytałem. To chyba jedna z dłuższych opowieści o tych, co żyją wokół Rokuganu.
To był Wojtek z To Wszystko Wina Elfów. Dzięki za poświęcony czas i wysłuchanie. Cześć.